Nieraz pytano mnie, czym zajmują się filozofowie. Moi znajomi i przypadkowo spotkani ludzie, kiedy dowiedzieli się, że jestem filozofem, no, zastanawiali się, co ci ludzie tak naprawdę robią, z jaki jest z nich pożytek. Chciałem teraz powiedzieć właśnie, na czym polega praca filozofa. Otóż praca filozoficzna jest pracą pokrewną do pracy naukowej. Niektórzy uważają, że jest to część pracy naukowej, inni mówią, że jest to działalność na pograniczu pracy naukowej. No więc, żebyśmy mogli zrozumieć, co robią filozofowie, musimy zastanowić się, co robią naukowcy, badacze, uczeni. Celem ich działalności jest zdobycie wiedzy o świecie. Wiedzę taką można zdobyć w dwojaki sposób. Pierwszy sposób zdobywania wiedzy polega na przeprowadzaniu odpowiednich obserwacji i eksperymentów. Nie możemy tutaj zostać w bibliotece, żeby dowiedzieć się, jaki jest świat. Musimy wyjść z niej, musimy wyjść do tego świata, musimy go obserwować, musimy dokonywać eksperymenty, a następnie próbować zbierać dane tych eksperymentów w jakieś większe całości, zastanawiać się nad nimi i tworzyć coś, co się nazywa teoriami naukowymi. Dzięki teoriom naukowym różne dane doświadczeń unifikujemy w pewną całość, możemy przewidywać doświadczenia przyszłe oraz wyjaśniać te doświadczenia, które już posiadamy. Najczęściej to wyjaśnianie polega na odwoływaniu się do przedmiotów, których bezpośrednio nie doświadczamy, ale które pozwalają nam lepiej zrozumieć to, co właśnie doświadczamy. Takie nauki, które opierają się na doświadczeniu, nazywamy naukami empirycznymi. Jest ich bardzo dużo. Chciałem tylko zwrócić uwagę na ich trzy typy. Po pierwsze, to są nauki przyrodnicze, które zajmują się przyrodą, czyli tym pierwszym światem, światem ciał. Po drugie, to są nauki o ludzkim umyśle, jego zawartości, jego psychice. Przede wszystkim chodzi tu o psychologię. Przy czym, jeżeli ma być ona nauką, nie może się opierać wyłącznie o doświadczenia jednego człowieka, jednej osoby. Ponieważ, jak już mówiłem poprzednio, doświadczenia jednej osoby są subiektywne, są dostępne tylko i wyłącznie jej. Psycholog musi rozmawiać z wieloma osobami i musi próbować uogólnić doświadczenia wielu osób, zastanowić się nad tym, co jest im wspólne i na tej podstawie budować teorię tego, jak funkcjonuje ludzki umysł. No i oczywiście są nauki o kulturze, właśnie uprawiane przez ludzi siedzących w bibliotece, czyli nauki o tym, co zostało z ludzkich myśli utrwalone i zobiektywizowane. Nauki o historii, takie jak historia literatury, historia filozofii, historia sztuki. I również tutaj musimy obserwować pozostałości po naszych przodkach w postaci książek, w postaci dzieł artystycznych. Musimy je opisać, musimy zastanowić się nad ich cechami wspólnymi. Tutaj też w pewnym sensie możemy też tworzyć pewne ogólniejsze teorie, dzięki którym rozumiemy, jak te grupy dzieł tworzą pewne całości i jak można wyjaśnić ich powstanie, ich charakter, ich treść. I to jest pierwsza grupa nauk. Druga grupa nauk to są nauki a prioryczne, czyli takie, które dokonuje się bez doświadczenia, bez obserwacji, wyłącznie w oparciu o działalność samego umysłu, o wnikanie w jego zawartość i dokonywanie pewnych skomplikowanych procesów. Właśnie wyłącznie za pomocą umysłu, czy byśmy powiedzieli ściślej rozumu. Taką typową nauką a prioryczną jest matematyka. Do jej istnienia nie potrzeba obserwacji świata, chociaż wielu matematyków na pewno wpadało na różne pomysły dzięki takiej obserwacji. I swobodnie matematykę można uprawiać siedząc w fotelu, dokładnie wmyślając się w pewne struktury, liczby, kształty. Oczywiście najlepiej, gdy mamy do tego przynajmniej kartkę papieru i długopis. Ale tak naprawdę wiemy, że dobry matematyk nawet bez tego da sobie radę. I zwróćmy uwagę, że
oba rodzaje nauk ze sobą współpracują, bo matematycy dostarczają przyrodnikom narzędzia do ich badania. Co z tego, że przyrodnicy będą obserwować świat, jak nie będą mieli zestawu pojęć, za pomocą którego będą mogli tworzyć teorie przyrodnicze. A językiem tych teorii przyrodniczych jest właśnie język matematyki, który jest wcześniej ustawiany, przygotowywany w zaciszu gabinetów specjalistów, którzy wmyślają się w pewne specyficzne pojęcia. I teraz zastanówmy się właśnie na tym tle, co robią filozofowie. Można ich podzielić na dwa rodzaje. Pierwsi to są filozofowie, którzy opierają swoje przedsięwzięcia badawcze na wynikach nauk szczegółowych, empirycznych. Oczywiście oni tych badań raczej nie przeprowadzają. Kiedyś było tak, że przyrodnik i filozof to była jedna osoba i jeden człowiek musiał się zarówno zajmować obserwacją, przeprowadzaniem eksperymentów, jak i ich uogólnianiem i refleksją nad tym, co uogólnione. No ten dzisiaj filozof raczej przegląda, czyta, bo trudno mówić, żeby wszystkie prace mógł w stanie dokładnie przeczytać, ale stara się wniknąć to, co w wynikach badań nauk szczegółowych jest dzisiaj najważniejsze, najistotniejsze. Czyli musi mieć świadomość głównych teorii, najogólniejszych teorii naukowych, jakie funkcjonują dzisiaj, i spróbować je jeszcze bardziej uogólnić, wydobyć z nich najistotniejsze cechy. Co mówią nam one o świecie? Jest ich dużo. A zadaniem filozofa jest wybrać z nich rzeczy najbardziej istotne. Takie, które tworzą nas obraz świata. Właśnie zadaniem filozofa jest ustalenie rzetelnego obrazu świata, najbliższego temu, jaki świat naprawdę jest. Dlatego on musi zastanowić się nad wynikami nauk szczegółowych, przyrodniczych, humanistycznych, o ludzkiej psychice, o ludzkiej kulturze i spróbować zbudować z tego jeden syntetyczny obraz świata. Oczywiście nie może wnikać w szczegóły, nie może układać jakiejś takiej bardzo bogatej mozaiki. Natomiast, co jest najważniejsze, musi mieć zmysł uogólniania, abstrahowania, wydobywania z materiału dostarczonego przez badaczy tego, co najważniejsze. No i rzeczywiście praca naukowca, praca filozofa, w przeciwieństwie do pracy badacza z pierwszej linii frontu, jest pracą przede wszystkim w bibliotece. Jest pracą przede wszystkim opartą na książkach, na tym, co już zapisano z wyników badań szczegółowych. Ale to jest tylko pierwszy rodzaj filozofów. Jest jeszcze drugi rodzaj filozofów, który jest o wiele bardziej intrygujący, o wiele bardziej ciekawy. I niektórzy uważają tych drugich za pewnych dziwaków. Jednak bez nich praca filozoficzna nie mogłaby iść naprzód. Chodzi mi mianowicie o tych filozofów, którzy w swojej pracy nie używają wyników badań nauk szczegółowych, którzy są bardziej podobni do matematyków, którzy po prostu uprawiają filozofię nawet nie w bibliotece, czytając książki, ale siedząc wygodnie w fotelu czy na twardym krześle, żeby specjalnie się nie rozleniwić, i wnikają w podstawowe pojęcia, jakimi się posługujemy. Te podstawowe pojęcia, jakie używamy na co dzień, i te podstawowe pojęcia, jakie musi używać naukowiec. Najbardziej podstawowe i najbardziej ogólne pojęcie. Mówimy, że chcemy znać prawdę, ale co to jest prawda? Mówimy, że chcemy znać świat, ale co to jest świat? Mówimy, że dążymy do poznania tego, co istotne, ale co to jest istota? Istota rzeczy. Czy w ogóle jest coś takiego jak istota rzeczy? Mówimy, że ludzie coś powinni, a czegoś nie powinni, ale co to jest powinność? I właśnie roztrząsaniem takich pojęć, wnikaniem w ich treść zajmują się filozofowie drugiego typu. Nazywamy ich filozofami apriorycznymi, spekulatywnymi, ale ich praca jest bardzo ważna, też należy ją docenić, dlatego że oni też mają ogromny wkład do budowania obrazu świata. Otóż nasz obraz świata nie składa się tylko z uogólnień wyników współczesnych badań czy z wyników obserwacji.
Otóż nie tylko doświadczenie ma wpływ na nasz obraz świata. Na nasz obraz świata ma wpływ nasz sposób myślenia. To, jak my te doświadczenia zinterpretujemy. A to, jak my interpretujemy dane naszych doświadczeń, zależy po prostu od naszych pojęć. Jeżeli więc filozof operuje, tworzy swoje koncepcje na bazie najbardziej ogólnych wynikach doświadczeń, to również pojęcia, za pomocą których te dane interpretuje, muszą być najbardziej ogólne, muszą być najbardziej podstawowe. Dlatego bez filozofów tego drugiego typu również filozofia nie może iść naprzód i również jej wkład do budowy światopoglądu jest niemożliwy. I jeszcze na końcu powiem o trzecim rodzaju filozofów. Otóż pamiętajmy, że człowiek nie jest tylko podmiotem poznającym. Nie jest jak komputer dobrze zaprogramowany, który automatycznie działa według określonego programu i znakomicie przetwarza dane, przetwarza informacje. Człowiek ma uczucia, człowiek ma przeżycia, człowiek ma pewną wrażliwość, przede wszystkim wrażliwość na wartości. I są tacy filozofowie, którzy mówią, że skoro ich zadaniem jest budowanie obrazu świata, to przede wszystkim powinniśmy wniknąć w nasze najbardziej podstawowe przeżycia. Takie przeżycie jak zachwyt tym, że świat jest i że właśnie taki jest, a nie inny. Takie przeżycia jak radość z narodzenia dziecka. Takie przeżycie jak smutek czy strach związany ze śmiercią kogoś bliskiego. Że te wydarzenia ujawniają nam coś bardzo ważnego, coś, co jest niezmiernie istotne dla budowania naszego światopoglądu, do budowania naszego obrazu świata. Że przy tych wydarzeniach zbiór różnych drobnych wydarzeń nie ma większego znaczenia, bo te wydarzenia są wydarzeniami przytłaczającymi. Te wydarzenia są wydarzeniami najważniejszymi, niektórzy powiedzą granicznymi. I dlatego niektórzy filozofowie uważają, że ważniejsze od pracy filozofów pierwszego i drugiego typu jest praca, byśmy powiedzieli, trzeciego typu, która polega na wnikaniu w sens, w treść tych najgłębszych, czasami najbardziej tragicznych przeżyć człowieka. Bo one odsłaniają nam to, co najważniejsze w rzeczywistości.